No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj se porozmawiamy o wczorajszym hicie, czyli o meczu PSG z Bayernem, czyli rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Drugi mecz po pierwsze zakończył się wynikiem 3-2 w Monachium dla drużyny z Paryża. Pierwszą bramkę strzelił w 40 minucie pasyście Alaby Choupo-Moting. I Bayernowi brakowała tylko jedna bramka, żeby awansować do półfinałów. I tak grali, były zmiany kartki. Kład Alaba dostał żółtą. Dagba dostał żółtą. Müller dostał żółtą, no i Herrera dostał żółtą. I nic w niej się nie działo. Mecz kończy się wynikiem 1-0. Bayern Monachium odpada z Ligi Mistrzów. PSG zagra z zwycięzcą w meczu między Borussią a Manchesterem City. No. To Lewy nie wygra chyba trzeciej złotej piłki, bo no, odpadł już z Ligi Mistrzów, a Mbappé gra dalej. Nawet sam Mbappé ładnie pokazał z najlepszej strony w tym pierwszym meczu. Neymar gdyby był bardziej skuteczny, to już nie mógłby mieć hat-tricka w tym meczu. I Bayern by nie miał w ogóle szans. To, że nie trafiał, to miejsce na K4. I no, ja czasami. No niesamowicie Neuer wczoraj bronił. Ile on akcji ratował, takich akcji, które raczej się skończyły golem. Już się skończyły. On wybrania w ostatniej chwili. O kurde, to jest bramkarz najwyższej klasy. Nie? No, kurs był lepszy na Bayern, no i Bayern wygrał, ale odpadł z Ligi Mistrzów. No. No niby szkoda Lewego, ale jednak PSG było lepsze w tym meczu i to oni bardziej zasłużyli na ten awans do tego półfinału. Może mniej dzieciaków będzie teraz walić się. Prawie teraz jest to drugi komentarz tego dzieciaka, to jest rządcy Bayernowi, to druga osoba. Nie mówię o takich zwykłych, wiecie, że rekibicuje dlatego, bo lubi ten klub, nie? Takich zwykłych, ale mówię o sezonowcach, co ten, kto wygra Ligę Mistrzów, to teraz idzie do tego klubu. Właśnie o takich sezonowcach mówię. I teraz pewnie poznikają od Bayernu. I pewnie nie wiem, zaczął nie wiem, pisać, nie wiem, PSG, Realowi. Pewnie Realowi, bo Real już nie potrzebuje sezonowców. City albo nie wiem jeszcze komu. A Chelsea może, no zobaczymy. Pewnie kto wygra Ligę Mistrzów dostanie paru sezonowców, ale no wiecie jak to jest. No, w tym filmiku to już chyba na tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Jutro zrobię film o meczu Real Liverpool, który jest dzisiaj. I jutro zrobię taki sam filmik jak o tym meczu. Więc zostawcie suba i czekajcie na kolejny odcinek. Elo, elo.